Wygrałem nagrodę publiczności, co wydaje mi się, że jest jeszcze e, ważniejszą nagrodą niż normalna nagroda. Dlatego, że publiczność się wybierał e, i właśnie to oni zdecydowali, że ja jestem tym, tą osobą wygraną. I jest to fajne. Ja nie wiem, słuchajcie, ja zawsze wszędzie powtarzam, że ja nie jestem hotelem pięciogwiazdkowym. Ja nie jestem typowym modelem, który ma piękne oczy, piękne usta, niesamowitą opaleniznę. czym znaczy mam, ale to jest oczywiście fake town, yy. także, także sztuczna opalenizna zawsze góruje. Yy. I jest to, jest to takie fajne, wydaje mi się, że takie osoby, ja próbuję udowodnić swoją osobom, że jeżeli coś w życiu chcesz osiągnąć, to możesz to osiągnąć ciężką walką. Tak jak mówię, zaczynałem od, 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 od ka robię, wykonywałem każdą pracę,

wykonałem po każdą pracę, byłem w siedmiu programach reality show, co jest bardzo fajną rzeczą, zwłaszcza dla polaka mieszkającego za granicą. E, po czym ten to model, kolejny, powiem, szczebel doświadczenia. Ja chcę, żeby ludzie, właśnie widzowie i wszyscy moi fani, e, czerpali ze mnie siłę, i jeżeli ktoś ma swoje marzenia i wydaje mu się, że jednak tego nie osiągnie poprzez ten na to wygląd, bo ja na przykład jestem bardzo piegowaty i, i na przykład, tak jak mówiłem, no, nie, nie należy do jakichś tam wybitnie pięknych osób i Udowodniłem sobie, że warto walczyć o swoje marzenia i chciałbym, żeby każdy właśnie w ten sam sposób myślał. Nie należy być niepięknych osób, natomiast warto siebie kochać i ja kocham siebie w 100%. Nie zmieniłbym nic w swoim wyglądzie, dlatego że wydaje mi się, że zostałem stworzony po to, żeby wyglądać pięknie. <noise> nie dbam o siebie tak strasznie, jak ludzie myślą. Moi przyjaciele myślą, że spędzam, bar spędzam bardzo wiele czasu właśnie przygotowując się gdzieś tam, wychodząc na jakąś imprezę, gdzie no, myślę, że pół godziny to jest maksymalnie i także, no, wydaje mi się, że nie jestem osobą kompletnie jakoś tam zakochaną w sobie, aczkolwiek, aczkolwiek e, kochać siebie troszkę kocham, no. <noise> Chodzę na solarium około dwa razy w tygodniu może. E, wydaje mi się, że e, na pewno jest to bardzo, bardzo zła rzecz. Jeżeli mam jakieś sesje zdjęcia, bo to staram się wyglądać dobrze i solarium zawsze podkreśla e, właśnie muskuły i właśnie lepiej się wygląda na, z, na zdjęciach. Jeśli nie miałem żadnej operacji plastycznej, no jakbym mógł, e, to bym sobie zmienił e, pewnie coś, ale e, co by to było, zachowuję jako tajemnicę dla siebie.